Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest polski maptor na mapie Nowa Estancja. Mapa została wydana 26 kwietnia 2022 roku. Twórcą mapy jest Naimog Mod i pojemność mapy 158,05 MB. Wyszła na wszystkie platformy. Jak widzicie, jak słyszycie, ptaki tutaj są dość głośne. Mapa wygląda w ten sposób. Jak zwykle mapę prezentuję na poziomie łatwym. Do farmera należy ten oto teren z polem. Tereny są podzielone na takie oto właśnie sektory. Jeśli chodzi o ten teren, który jest poza, nie wiem jak to określić, gdzie się znajdują drogi, budynki statyczne i takie rzeczy, to ten teren kosztuje 29 milionów 496 tysięcy 493 600. Także trochę jest to kosztowne, aczkolwiek jeśli to zakupimy, to jest duży obszar leśny. I tutaj jest też dość spory teren z drzewami. To jest takie jedno duże, wielkie jezioro. Jeśli chodzi o mniejszy, zalesiony teren do kupienia, to jest ta dwunastka. To jest 237 tysięcy kosztuje. Jeśli chodzi o reszty części mapy, jakie są ceny, tam na przykład pół miliona kosztuje, tu 274, tutaj 400, 600, także troszeczkę cenowo to jest wysoko. Teba jest najtańsza za 120 tysięcy. Jeszcze dwójka. 150, no to 120 tysięcy jest najtańsza. O, jeszcze jest jedenastka. 122 700. No to jednak 22 jest najtańsze. No i tak wygląda mapa. Jest to mapa bez pól, także nie ma kontraktów. I bazująca na No Man's Land, gdzie wykupujesz sobie sektory i robisz z polem co chcesz. Także są tu skupy, jak tu widać w jednym miejscu. A reszta terenu należy do ciebie i robisz z nią co chcesz. Dobra. Od czego tu zacząć? Nie wiem, czy to z buta chyba najlepiej wszystko przejdę. Tutaj mamy sklep i na sklepie jest cały nasz sprzęt, jeśli chodzi o poziom łatwy. Może jeszcze mówię sloty, jeśli chodzi o konsolę. Z poziomu łatwego zaczynamy od 927. Jeśli włączymy poziom trudny i średni i trudny, to jest 830, aczkolwiek nie wiem dlaczego są bodajże 2-3 maszyny, które jak sprzedamy, to możemy zejść do 810. Także 810 przy takiej mapie jest fajnie. Nie ma farmhouse'u, także wszystko można sobie poustawiać jak kto tam chce, gdzie chce, wedle swojego widzimisię. Także tu jest ten główny sklep, gdzie zakupimy maszyny i zrestartujemy. Tu obok, zapomniałem, tu obok jest skup. Jest w tym miejscu skup. Tutaj sobie... gdzie to jest dokładnie? Tutaj gdzieś było, jest tu. Tutaj sprzedamy wszystkie rzeczy, które wyhodujemy sobie. Mapa jest w klimacie brazylijskim. Dlatego też widać, jak widzicie, jest ziemia czerwona. Tutaj mamy ciało Bella. I to będzie chyba tylko skup też.
Tutaj mamy prawdopodobnie wapno. A obok mamy kolejny skup. Tak, jest i kolejny skup. Tutaj. A w tym miejscu mamy już jedną z fabryk. Jest to fabryka płatek. 110 tysięcy za nią zapłacimy. Jak widzicie, kolory, barwy są nawet fajnie zgrane. Ciekawy klimat. Taki typowy dla Brazylii. Tu mamy stację paliwową. Zatankujemy spokojnie maszynę. Tu po drugiej stronie mamy fabrykę. Prawdopodobnie albo skup. Nie, to jest kolejny skup. Niestety. Po przeciwnej stronie będzie coś z łańcucha produkcyjnego. Tutaj mamy szwalnię, czekalnię, przeróbkę wełny za 60 tysięcy. Obok mamy piekarnię. Piekarnia będzie kosztować 50 tysięcy. Tyle sobie za nią życzą. Teraz tam troszeczkę w głąb dżungli, że tak powiem. I tu mamy handlarz zwierzętami. Trzeba sobie postawić te zagrody, żeby dostać. Tutaj sprzedamy prawdopodobnie bele. To tak zazwyczaj jest, że skup beli jest, gdzie jest handlarz zwierzętami. Tu po drugiej stronie mamy kolejną fabrykę i ta fabryka to jest fabryka olei. I za fabrykę olei życzę sobie 80 tysięcy. Obok fabryki olei jest kolejna fabryka. Mleczarnia 70 tysięcy. Tu przetworzą mleko. I idąc dalej, po lewej stronie będziemy mieć skup. Kolejny czy młyn? Wygląda na skup. Ale tylko młyn będzie. No i co jeszcze zostało? Zostało jeszcze kilka pozycji. No powiem tak, szczerze tak patrzę, jeśli ktoś lubi sobie zagrać troszeczkę inny klimat niż europejski czy amerykański, to fajna mapa, naprawdę polecam. Nigdy nie byłem w Brazylii, ale dość ciekawie widzę, że jest odzwierciedlone. Tutaj mamy, jak widzicie, biogazownię. Teraz muszę znaleźć, ile to też będzie kosztować ta biogazownia. Znacznik powinien być z tamtej strony w takim układzie. Chyba, że trzeba będzie teren zakupić. Zaraz się przekonam. Nie, jest tutaj.
Nie trzeba kupować terenu. A za biogazownię życzę sobie 1,5 miliona. I jeszcze tylko sprawdzę. No, nie można kupić. Tak. Jest całkiem poza kupnem jest ten teren. Tak jak tu widzicie, można kupić ten obrzeża tego za te niecałe 30 milionów. Tutaj pole, ale to już nie, niestety. Dobra. No i prosto z biogazowni maszerujemy na południe. Przez zarośla. No i tutaj mamy tartak. A za tartak sobie życzę 100 tysięcy. I to by było wszystko, jeśli chodzi o mapę. Tu jeszcze są, widzę, dwa skupy. Jeszcze się tam przejdę. Także skupów tu jest dość sporo. Nie ma zbyt dużo fabryk z procesu, z łańcucha produkcyjnego. Także, no, tu jest pruszarka do kamieni i jeszcze coś tu przed terenem. Teraz to jest kruszarka, to w takim razie to w głąb muszę iść. O, tu jest kup, okej. Okay. Za filarem się schował. Także nie ma tu zbyt dużo tych budynków z łańcucha produkcyjnego i to wszystko zależy od gracza, co sobie tutaj poustawia. Także jest taka malutka mieścinka, gdzie można porozwozić rzeczy, towary. No i jest kiosk. Jest kiosk, proszę. No i też jest bardzo duży obszar. Już wam pokażę. Taki dziczy. Teren jest też zróżnicowany, także musicie wziąć sobie pod uwagę przy zakupie sprzętu, jakim chcecie pracować, na jakim, jaki teren będziecie mieć, jaki sobie kupicie, jeżeli chodzi o na poziomie średnim i trudnym. Myślę, że No Man's Land jest bardziej płaską mapą w porównaniu do tego. To już tak wygląda bardziej tropikalnie. Aczkolwiek może być ciekawy klimat do grania. Także cała mapa wygląda właśnie w ten sposób. No zawsze to coś innego. O, fajne miejsce na domek. Z widokiem na farmę, którą można usytuować wokół tego pagórka. Ciekawy pomysł. Także niech fantazja poprowadzi was. Zróbcie sobie co chcecie. Super. Dobra, to na tyle. Jeśli chodzi o film, to wiecie co. Jeśli wam się spodobało, to wiecie co robić. Zapraszam do udostępniania i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Dziękuję, pozdrawiam. Cześć.